Karla dzisiaj ze mną jest Kami. Cześć! I będziemy robić listening challenge połączone z Ugly to Beauty. Tak jest, żeby było jeszcze trudniej niż zwykle. Jeszcze ciekawiej. Tak. No i ja będę robić i mówić Karli. Tak, a ja będę tylko robić i słuchać. Tak, chyba słuchać i robić. No dobra. O, rany. Mam, jestem jakaś zestresowana. Tak dawno mnie nie było tutaj. No. Z tobą. Dokładnie, zaraz się rozkręcimy. No, no dobra, to zaczynamy. Okej, okay, to może... co najpierw? Aha, no to rozbieramy. No dobra, no to rozbieramy. I... aha, no to trzeba coś mówić. Ustawmy może brwi, tak jak kolor włosów. A, dobra, dobra, już. Okej. Okay. I może dla odmiany weźmy te czerwone włosy. A to czekaj, to teraz mam wejść we włosy i czerwone je zrobić, tak? Znaczy, o Jezu, ja to zaznaczam w brwiach. Dobrze mi idzie. Tak, we włosy, zróbmy jej czerwone włosy. Okej. Okay. No. I tak, może zacznijmy od nosa. Mhm. Co weźmy, z nim zrobić? Weźmy za czubek nosa i weźmy go... no wiesz, zmniejszmy. A mam być w trybie detali, czy tak normalnie? W normalnym i weź sobie ustaw jej profil któryś i tak wiesz, mhm. Przeciągnij tak. W lewo. No do jej twarzy tak. W sensie ten nos, tak? Dobra, powiedzmy. Tak na maksa. Na maksa mam jej zmniejszyć tak, to? Tak, spłaszcz jej ten nos. A, no dobra, okej. Okay. No to na pewno będzie Ugly to Beauty. No nie wiem, zobaczymy, pod koniec. Dobrze, że nie ma ograniczenia czasowego. Boże, ja nie wiem, jak się za to zabrać. Nie wiem, może jej karnację najpierw zmień. A coś ci się nie podoba, rasistko? Nie, tylko nie lubisz szarych wiesz... ludzi? No dobrze, kocham to wezmiemy kocham szarych ludzi. A może ją zrobimy taką żółtą? Siódmą karnację na samej górze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Tak, i w ogóle zmieńmy jej brwi. Mhm. A może weźmy pierwsze z brzegu, żeby nie komplikować. W sensie te pierwsze, tak? Tak, pierwsze. Na samej górze. No nawet pasują w miarę. Weźmy jeszcze raz jej profil i wyprostujmy jej nos. Albo nie. Wyprostujmy. Ja już coś zrobiłam, nie wiem jak ci to wytłumaczyć teraz. Bo pojawia się, jak zrobisz profil, to pojawia się taka strzałka zakręcona, nie? No i właśnie też coś tak kliknęłam i tak troszeczkę jej i chyba lekko do przodu, no, lekko, no. Tak. W ogóle, i dajmy ją teraz naprzód. No. I weźmy chwyć za nozdrze i ją tak, wiesz, zmniejszmy jej ten nozdrze z nosem. Mhm. To się robi, dobra, chyba tak. Matko, co jej tu się stało? Czy ona u ciebie też ma taki płaski nos? No taki, znaczy wygląda w miarę okej z tą twarzą, tak mi się wydaje, ale... Wydłużmy jej teraz ten nos trochę w dół. W dół? No tak wydłużmy. Dobra. Okej, okay. Chyba zrobiłam, nie wiem. Ja też nie wiem. Dobra, chyba trzeba wejść teraz w tryb edycji detali. Mhm. I... Trochę i ten... Ten taki dołek, co ona ma między oczami. W sensie na nosie. Wiesz o co chodzi? No. Trochę do przodu. Jak do przodu? Tak obróć ją z profilu. Chwyć za to między oczami, tę kość. No. I trochę do przodu, żeby się tak troszkę ten dołek zmniejszył. No dobra, dobra. Żeby takiego załamania strasznego nie było, tak? Dobra, to chyba zrobiłam. I teraz zmniejszamy jej nozdrze. Chwyć za nozdrze i zmniejszmy nozdrze trochę bardziej. No to chyba już. Cokolwiek znaczy trochę bardziej. I czekaj, jakby to zrobić, żeby ten nos nie był taki płaski? Powiększmy jej czubek nosa. Chwyć za niego czubek? I tak, żeby do przodu go trochę wyciągnąć. A, to znowu muszę tak z profilu, tak? Nie, zepsuło mi się. Okej, chyba mam.
mi się coś popsuło. Już na bank będzie inaczej. Dobra, naprawiłam chyba. Dzisiaj nie mogę doczekać, aż to zobaczę. Ja też. U ciebie jak to wygląda? Kurde, te nozdrza... Nie wiem, zostawię nie umiem... ten nos, no. Już jest ładny? Dobra. To no, zostawiamy nos ładny. I teraz złapimy ją za... Nie, to nie to. Gdzie to się zmienia? Aha, to trzeba za usta. To wychodzimy z trybu detali. Aha. Pytamy za usta i do góry je. Tak do góry, żeby się zmniejszyło to między nosem a ustami. No to chyba już. Ciekawe, jak bardzo to zmniejszyłyśmy. I w ogóle powiększmy jej trochę usta. Bo są malutkie strasznie. Dobra. No już i... tak powiem ci szczerze, że tak no miarę, już zaczyna dobrze wyglądać. Uh-huh. No w sumie nawet ma już dobrą twarz. Tylko może, nie wiem. Może i odrobinkę podbródek wysuńmy z profilu. Jezu, gdzie jest podbródek? No dobra, to co mówi, wystaje pod ustami. I mam wysunąć do przodu, ale tak? Tylko odrobinkę, tak. Dobrze, to odrobinkę. Chociaż chyba troszeczkę przesadziłam. O, tak będzie lepiej, dobra. No i może jeszcze chwyćmy za żuchwę, to się chyba żuchwa nazywa? Czekaj, bo muszę zobaczyć... dobra, mam żuchwę, no. I tak minimalnie ją wyszczuplić. W sensie do środka twarzy, tak? Tak. Dobra. A jak tam jej wielkość głowy? Chyba okej, jest wielkość głowy do ciała, co? No, też tak mi się wydaje. Znaczy, to ciało można by troszeczkę... No, ciało to tak, ale chodzi mi o głowę. No, głowa chyba w miarę ok. Nie wiem, chyba szyję ma grubą jakąś. Nie. Nie? Bo nie ma włosów, muszę dać tego. Dobra, zróbmy jej cycki. Okej. Okay. Czekaj, bo weszłam w tryb detali w ogóle. Okay. Cycki do góry. Lekko. Uh-huh. Uh-huh. I odrobinę zmniejszamy. Dobrze, bo takie troszeczkę ogóle, ma za duże. W ogóle jako. Ona jest wychudzona. Zacznijmy od tego i weźmy no jej... Ustawmy grubość. Troszeczkę tłuszczyku. Tak na połowę może. Okej. Okay. Na połowę tłuszcz i na połowę mięśnie. Nawet troszkę wyżej niż połowa mi wyszła. No dobra. A teraz zmniejszymy jej biodra. Dobrze. Chyba już. Ja bym jej uda zmniejszyła, ale... Najpierw zmieniliśmy jej tyłek. No racja. I uda też oczywiście, bo teraz nie pasują do niczego. No, bo takie są strasznie bardzo masywne, o. No i ona chyba już wygląda nieźle. A łydki? Nie za chude? No właśnie tak patrzę teraz. I stopy takie jakieś malutkie, co? No, tak troszkę. Może minimalnie stopki wydłużymy najpierw. Mhm. Uh-huh. No i te łydki poszerzamy. Niech ma, no. Niech ma na czym chodzić. Tak, niech się nie załamie. Chyba ma dobre ciało, co? No, teraz dobre ma takie. Spoko. Chociaż nie wiem, czy nie ma takiego brzucha zbyt wystającego. Odrobinkę jej ten brzuch wklęsłam. Dobra, ja też. Chociaż teraz, czy te cycki nie są za duże? Nie wiem. Może minimalnie. U mnie wyglądają dobrze, ale to wiesz. No wiesz, nie wiadomo ile ty zmniejszyłaś, ile ja jeszcze trochę zmniejszyłam jej. No ja nie wiem, ona jakoś tak dziwnie wygląda. Nieważne, może te ramiona masz szerokie? A może. Minimalnie też ramiona jej zwęziłam. I chyba teraz wygląda lepiej. No. Ja tak wszystko minimalnie, a potem zobaczę u ciebie, jak ty to robisz i będzie takie na maksa wszystko. No dobra, to przechodzimy do włosów. Jej. A nie oczy! No te właśnie oczy. Zastanawiałam się, kiedy oczy ruszysz. Zapomniałam o tak, Matko Boska. Jak najgorsze, co może być, to oczy. Ale to powiększamy jej oczy? Lekko? No, chyba tak. No to ja mówię, żebyś już powiększała, bo już powiększyłam. Aha, no dobrze, no to ja też powiększyłam. Potem w tryby detali wchodzimy i je troszkę wyciągamy z tych dołów. Boże, jak to zrobić? No, boczkiem ją obróć i chwyć za oczko. Aha, no. I że co, i że mam no, tak... Tak lekko, żeby nie były takie wklęsłe mocno. Jak dla mnie to one są tak? Wystające. Hmm.
No, nieważne, nie wiem, co tam zrobiłaś, ale zostawiamy tak, jak jest. Dobrze. Jak, a jak je zrobić, żeby je trochę przybliżyć do środka? Do siebie? No. To chyba trzeba wyjść z tego trybu detali i trzeba tak jakoś kliknąć, żeby pojawiły ci się takie cztery strzałki. A weź jej lekko zmniejsz uszy. Ale że o co chodzi z tymi uszami? Delikatnie tylko zmniejsz. No to chyba już. Ale że o co chodzi? No za duże miała. Żyjesz tam? Żyję, żyję. Tylko po prostu nie mogę, bo co jedna uważa, że jest za duże, druga uważa, że jest spoko i w ogóle... Dobrze, nam idzie. Co chcesz? Nie wiem, co z tymi oczami zrobić. Bo ona nie ma rzęs. No nie ma. To możemy jej dać rzęsy. Nie mam rzęs. Nie masz rzęs? Dlaczego? Bo ja nie mam modów. Ojej. Kamil gra bez modu. Wow. Szok. A to kiedyś, ja kiedyś grałam bez modów, a teraz się ten... To ja znajdę rzęsy z gry. A to wtedy się zmienią oczy. Ups. A te, jak masz te oczy, nie? I klikniesz na te po prawej, obok tych, co mamy, to nie będą te same kształtem? Tylko, że z tymi? Nie, trochę się różnią. Chociaż może... Ale to nic, zmieńmy jej w takim razie oczy, bo ja nie mam rzęs. I się rozwiąże problem z oczami. To weźmiemy sobie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, piąte. Piąte albo trzecie w pierwszym rzędzie w pionie. Poczekaj, bo ja źle kliknę. Dobrze kliknęłam. No te pierwsze oczy z rzęsami, o. Co tam masz? No tak, no dobra. No. Już wygląda jakoś. Całkowicie jej się kształt oczu zmienił, ale nieważne. Trudno, operacja plastyczna. Zróbmy jej włosy. Dobrze. Może zróbmy jej długie włosy. A to mam z tej kategorii długie wybierać, tak? Tak, tak. Dobra. Tak. Czy ona nie ma za wysokiego czoła jeszcze? Nie wiem, bo pod tą grzywką to nie widzę. Jaką grzywką? No bo, znaczy w sensie ona ma taką fryzurę z grzywką jeszcze, nie? U mnie. A nie zdjęłaś jej włosów? A, sorry. Nie. No to nic. Dobra, ja tutaj znajdę zaraz włosy. Wiem, weźmy jej z... A ty masz psychikoty? Nie mam. O, no to... No to nie. No to nie weźmiemy. No to weźmiemy jej z podstawowej gry. Aha. Taki kucyk z grzywką. W długich włosach. No to jest chyba z aktualizacji którejś doszła ta fryzura. No. Jedno co im się udało, za darmo. Sortu iść na łatwiznę i wybrać jednolity strój. No też mi się tak wydaje, że może być na całe ciało łatwiej po prostu. Dodasz makijaż, będzie dobrze. Ale ja obstawiam, że one już inaczej wyglądają. Dobra. Na bank. Nie bądź taka negatywna. Weźmy tą sukienkę z 4 pór roku, taką na ciepło. Poczekaj, pakiety 4 pory roku, tak. Ona jest w podstawie taka błękitna i jest taka na ukos, ścięta, przy kolanach. A, to wiem. Wiesz, ta, taką ma... Na ramionczkach. I kokardkę ma na przypasaną. Właśnie. I chyba ta niebieska będzie. Jeszcze zobaczę inne kolory. Ja zawsze daję tą malinową wszystkim, bo mi się tak podoba ten kolor. O, ładny kolor. A jej może damy ten taki zielonkawo-morski? No dobra. Pasuje do tych czerwonych włosów. No właśnie, tak mi się ten też... Tak w sumie to są takie świąteczne kolory, tak szczerze. Aha. Fajnie wiedzieć, nie? Mhm. No. To może dajmy jej jakieś klapusie? Nie ma w 4 porach roku klapusi? Nie wiem. Co za żenada. To weźmy może z zabawy na podwórku. O, sandałki są fajne. A, to o, wiem, i te czarne będą fajne. Czarne? Dobra. To takie pierwsze, tak, nie? Tak, pierwsze. No, też lubię te buty. Weźmiemy coś z dodatków, żeby było trudniej. No, przydałoby się jakiś albo naszyjnik, albo kolczyki. Ja tak, na razie zaczęłam od bransoletki. A, no dobrze. Taka ze Spotkajmy się jest, taka złoto-czarna. Czekaj taka grubsza. Sobie.
Zaznaczę sobie, spotkajmy się. No, no i ona jest pierwsza w takim razie, jak zaznaczyłaś ten... No dobra, no to wiem, jaka złoto-czarna, to mam. Dobra, to teraz zobaczmy, czy są jakieś naszyjniki godne naszej uwagi. O, jest taki medalion z takim zielonym środkiem. Z podstawki. Hmm. Też z Aturilacji chyba. No, z tego chińskiego nowego roku. Tylko teraz chyba tak. Nie pasuje ten... bazoletka. No... Tak średnio. Właśnie tak jakoś... A nie ma czegoś takiego... Ale chyba jest do tego kompletu taka bransoletka, co? Też taka złota z takimi zielonymi kółeczkami. A to nie wiem, muszę zobaczyć, podstawce. Czy jest. Tu czekaj, to w takim razie gra podstawowa. A, że druga jest, tak? No, a czy nie? Teraz to już... Nie wiem. Nie, ona nie jest druga. Ona jest... Aha, bo znowu mi się odznaczyła podstawka, Boże. Tak, druga. Czekaj. Jeszcze raz muszę sobie tu ten... Druga, no. I taka złoto-zielona, tak? No, chyba pasuje, nie? No. Ta zieleń jest mniej więcej taka sama jak w tym bransoletce i w naszyjniku. No, mi się wydaje, że to jest w ogóle z kompletu, ale nie wiem. Tu złoto nie, trochę chyba... jaśniejsze, nie? Wydaje mi się, że ta bransoletka była od podstawki, a ten naszyjnik jest z aktualizacji. No ale dobra to. Co za różnica. Kto by na to patrzył? Dokładnie. O nie, nie ma żadnych kolczyków takich pasujących. A może za dużo to już będzie? No w sumie ma naszyjnik, to już jej wystarczy, może nie. No to zróbmy jakiś makijaż. Dobrze. Oczy najpierw i może... pod koniec masz takie różowe coś, jasne bardzo. To jest trzecie od dołu. A, no wiem, no. No i co, idziemy w zieleń? No, czekaj, który to jest? Tą koło jest... brązu? A, to takie. No, to chyba by nawet pasowało. Szalone my. I może tą pierwszą kredkę do oczu, co się wyświetla pierwsza z brzegu? Okej. Okay. Takie do połowy ma? No. No i walnijmy jej trochę różu na te policzki, bo tak jakaś blada. Ale weźmy ten brzoskwiniowy no. kolor na końcu. Czyli piąty, tak? No, ostatni. Dobra. Chociaż nie jest za pomarańczowy? No właśnie nie wiem, czy do jej cery czegoś innego by nie. Tak właśnie. Tamte mi się wydają za różowe znowu. A ten drugi jest chyba w miarę. Właśnie tak na niego patrzę. No dobra, spoko. Niech se ma ten drugi. Dobra. No i dajmy jej delikatny błyszczyk na usta. Numerek poproszę. Już. A w ogóle tutaj są odcienie, a nic nie widać. Dobra, ten czerwony. Dobra, to weźmiemy, to jest numerek, raz, dwa, trzy. Czyli trzeci. Jak mam pomadki, no ten tak? Błyszczyk taki, pod pomadkami masz taki pierwszy błyszczyk, jasny. No to chyba to wybrałam, tak mi się tak. wydaje. No i chyba skończyłyśmy. To chyba tak. Ładna jest. No. Trochę ten nos ma taki... No się przyczepiłaś tego nosa, no bo u mnie ona ma taki... Prawie, że prosty ten nos. To co? Teraz wysyłamy sobie te zdjęcia? No dobra. Co się mówiło na końcu? To może pokażemy w ogóle, jak ona na początku wyglądała jeszcze, co? No tak, no. Także, bo to były dwa wyzwania w jednym, tak zwane. Tak. No, czy ogólnie ona miała po prostu straszny nos, trochę małe oczy, tak. Kolory trochę nie takie. I zwisający biust. No. A teraz to jest laska, jak się patrzy, nie? No. Ładnie. Trochę się jednak różnią u dziewczynki Czekaj, bo mi brakuje słowa. O, u nas właśnie, tak. U nas. Ale ogólnie ja prawie udaję, tak samo. Że ten challenge jest zaliczony. Udało nam się. Tak. Rozumiemy się. Rozumiemy się prawie idealnie.
prawie. Robi wielką różnicę. Jaką wielką? Wcale właśnie nie jest wielka. Jak patrzysz na te simki, to nie jest wielka. No a nie, z daleka no. To w ogóle byś nie założyła, że się różnią. No nie. No. Jeszcze na koniec postaramy się wrzucić jedwie takie... porównania zdjęć, no. Żebyście mogli zobaczyć tak, bo to jak nie ma się koło siebie, to tak trochę no. Ciężko porównać i przeklikiwać, że tu, że tam, że ten. Także no. To co, kończymy, tak? No, kończymy, to było na tyle. O, nic więcej no to nie działamy. No. Kończymy, żegnamy się, mamy wielką nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Oczywiście ja was zapraszam na kanał Kami. A ja do Karli, jeśli ktoś tak. W ogóle mnie ogląda jeszcze. Okej, okay, dobra. No to się żegnamy. No, daj mi powiedzieć moją formułkę, bo jak nie powiem formułki, to nie może być. Dobrze, formułka Karli, świętość. Dobrze. No to do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć. Pa, pa.